Dzień dobry, kolejne nagranie i kolejna praca. Tym razem zaczynamy od razu od działania. Vectric Aspire otwarty. Widzicie, tutaj definiuję sobie pole, na którym będziemy pracować. To jest jeszcze wersja taka próbna, czyli dlatego tutaj te 100 mm na 100 i definiujemy sobie wręg, w którym będzie wpuszczona nasza uszczelka. Jako że uszczelka wiadomo, że nie zagnie się idealnie pod kątem 90 stopni, no więc tutaj muszą się pojawić te zaoblenia narożników, a następnie odsuwam tutaj o 8 mm. Tak przynajmniej sprawdziłem, że dla uszczelki dziesiątki te 8 mm to jest tak w miarę dobrze. Ona, ta uszczelka, wtedy nie wystaje jakoś bardzo dużo z nadmateriału. Wydaje mi się, że powinno być dobrze. Jeszcze wykonuję tutaj taki środek, gdzie to powiedzmy skompresowane powietrze będzie się znajdowało i tak naprawdę to wszystko, co musimy zrobić, bo wykonywanie tych uchwytów podciśnieniowych jest naprawdę bardzo proste. Oczywiście jeśli będziemy chcieli dodać tam jakieś wzorki czy jakieś własne kształty, żaden problem. Na razie robimy to testowo. Ja tutaj jeszcze patrzę, jeśli chodzi o kwestię montażu później tych podkładek do stołu, ale również to odpuściłem. Na razie skupimy się tylko i wyłącznie na wykonaniu takiego jednego testowego uchwytu. 8 mm głębokości to również ważne, ponieważ ta uszczelka nie może wystawać zbyt daleko. Ona nie może być wysunięta za bardzo za materiał, ponieważ wtedy w czasie jak gdyby próby ruchu całość tej podstawki będzie się uginała czy też przesuwała właśnie na samej uszczelce. Więc to trzeba dobrać odpowiednio. Myślę, że może jeszcze wykonam jakieś próby, żeby ustalić, może nie wiem, 8,5 mm będzie lepiej, może 9. Trzeba sprawdzić. Jeszcze ściągnę, wydaje mi się, że uszczelkę o średnicy 6 mm, bo może się okazać, że ta szóstka będzie działać jeszcze lepiej niż dziesiątka czy ósemka. Kiedy program był już przygotowany, mogłem zabrać się za przygotowanie samej maszyny. No oczywiście odciąg tutaj, no tym razem będzie mały odkurzacz bezprzewodowy, a tutaj nie będzie dużo frezowania, więc spokojnie to wystarczy. Materiał, sklejka, widzicie, jest zamontowane już na stole. Odpalamy w takim razie frez czy wrzeciono i możemy zabierać się za szykowanie kolejnego etapu, nie? W tej pracy, no bo tutaj maszyna robi swoje, a my możemy zająć się jakimiś kolejnymi krokami. Tutaj jak widzicie nie katuję jakoś bardzo sprzętu ani frezu, bo jest jakiś starszy frez, który miałem pod ręką, więc on już jakieś tam swoje lata świetności ma pewnie już za sobą, ale póki co jeszcze nadal działa, więc jedynie muszę pracować troszeczkę wolniej, żeby nie złamać go na przykład. No i zobaczcie, tak wygląda nasz pierwszy typ testowy pad. Akcja błysknie. No takie frezowanie to jest 2-3 minutki i gotowe. To jest ok. Teraz szlifowanie. Tak, no, szlifuję zawsze oczywiście, kiedy to jest jeszcze na formatce, kiedy są niewyłamane te ząbki albo nie jest wycięte to z materiału. Jest to prostsze, wtedy możemy, nie niszczymy tak papieru, a też chodzi tutaj tylko i wyłącznie o załamania tych ostrych krawędzi gdzieś tam przy górnej powierzchni. Wycinam to później z formatki i zostanie tak naprawdę usunięcie tego nadmiaru Tam chyba na dole zostało gdzieś około 2-3 mm, więc taką rzecz oczywiście frezarka z frezem, z łożyskiem. Frezowanie, czysta przyjemność, frezarka oczywiście pod blatem, frez tutaj akurat chyba dwupiórowy z łożyskiem, łożysko leci po tym, co zrobiło CNC i zbieramy oczywiście na dole ten nadmiar, akcja błyski i gotowe. Można było jeszcze te jakieś fazy porobić, ale nie ma to znaczenia. Teraz musimy wykonać jeszcze otwór do zamontowania naszej szybkozłączki do przewodu podciśnieniowego. I tutaj wybrałem, wydaje mi się, że chyba najsensowniejszą opcję, czyli tutaj jest wiertło chyba 9 mm. Wiercimy sobie iskrą w poziomie, w miarę na środku i no i tutaj jakby ten otwór jest przeprowadzony niżej, poniżej tego wręgu na naszą uszczelkę. No i jeszcze oczywiście otworek trzeba zrobić kolejny, żeby to powietrze gdzieś miało wlot, tak? Tam gdzie będzie zasysane, nie przelotowo. I to wszystko. Słuchajcie, to jest tak bardzo, bardzo proste. Zostaje zamontowanie naszej szybkozłączki. Tutaj pomyślałem, że jeszcze może spróbuję to lekko uszczelnić i kawałek to jest ta uszczelniacz chyba silikonowy, tak? Wkręcamy to wszystko i tak już to powinno raczej być szczelne. Klucz płaski, tak. Czy coś jeszcze zostało? No, została tutaj kwestia oczywiście mocowania tego pada do stołu, ale to jeszcze nie ten etap, słuchajcie, to sobie zostawię na sam koniec zupełnie. Wpakujemy teraz naszą uszczelkę, czyli ta uszczelka 10 mm. Ja to ściągnąłem, słuchajcie, z AliExpress wieki temu i tak sobie leżało, żeby w końcu się tym zająć. Te uszczelki są na tyle elastyczne, że praktycznie nawet na długości nie trzeba ich sklejać. Jeśli dotniemy sobie w miarę jakiś tam kąt prosty, wpychamy jedną uszczelkę na drugą i one jakby same siebie wulkanizują, uszczelniają. To też jest fajna rzecz, że to tak działa. No i oczywiście to się nie zepsuje, tak? Możemy spokojnie to wyciągnąć, przełożyć do innego pada, czy inaczej ułożyć, jeśli będą jakieś tam wręgi różne, w różnych kształtach. No, nożyczki w rękę docinacie i wkładacie całość i super sprawa. No, muszę przyznać, że żałuję, że szybciej tego nie zrobiłem, bo nie wiem, nie myślałem, że to będzie aż tak proste może. No i dobra, teraz super szybki test, tak? Czy to w ogóle zadziała? Podłączamy do kompresora, przyciskamy i voilà, słuchajcie, działa, super sprawa. Super krótkie podsumowanie. Wyciągnę tylko tutaj tą sawkę moją. Będzie syczeć, ale widzicie, zrobione w super prosty sposób. Uszczelka, którą tutaj dałem, jest dość gruba, bo to jest 10. Spróbuję jeszcze ściągnąć 6. Wydaje mi się, że wtedy ta grubość, jak gdyby tutaj u góry, będzie ta wystająca, będzie troszeczkę mniejsza i to jeszcze mocniej, stabilniej siądzie na materiale. Ale jak widać, wcale nie trzeba pompy podciśnieniowej. Wystarczy taki specjalny zaworek. Wkładamy to. Tutaj mogę to wyciszyć na razie. i takie stopy podcieniowe. Już naprawdę to, słuchajcie, się super mocno trzyma. Dwoma rękami nie jestem w stanie tego oderwać. Nie ma w ogóle opcji. Próbowałem przez skręcenie, jestem w stanie minimalnie to przesunąć, ale z oderwaniem nie ma w ogóle opcji. Więc, żeby nie przedłużać, jesteście w stanie zrobić stopy, takie przystawki podciśnieniowe, bez problemu. No oczywiście ja wykorzystałem CNC. Za chwilkę więcej z tej sklejki pójdzie, zrobię sobie kolejne te nóżki i one będą takie kilka mniejszych, żebym mógł w kilku miejscach to połączyć. I to wszystko, więc na dzisiaj tyle. Jak wykonam te finalne moje stopy, to Wam również pokażę. Tutaj starałem się zrobić test, czy ta moja wizja, którą miałem w głowie, czy w ogóle się spisze, czy te zaworki zmieniające nadciśnienie w podciśnienie dadzą radę, czy będą wystarczająco, czy to podciśnienie będzie wystarczająco duże, żeby taka stopa miała w ogóle sens, żeby to w ogóle robić. Ale wydaje mi się, że naprawdę to działa genialnie. Więc zabieram się do roboty, zrobię za chwilkę sobie następne programy, wrzucę na maszynę, pofrezuję to, a później zostanie kwestia tylko poumieszczania tych stóp tutaj na stole i to wszystko. Można ruszać z pracami, nie? Do zobaczenia wkrótce. Hej!